Sterownik grzałek, wersja kolejna. Tu jest ten. No, czemu obraz się nie ostrzy? Z większej odległości może się naostrzy. Z większym zoomem znaczy. Tu jest ten przetwornik napięcia czterokanałowy. Dałem duży wyświetlacz, cztery linie po 20 znaków. Bardzo ładnie wyświetla. Z podświetleniem on jest takim białym, troszeczkę w kierunku niebieskiego. Tamte przepiłowane radiatory, na górze diody, na dole tranzystory. No i tak, na jednym oscyloskopie przebiegi pomiaru napięcia, tu są te 2 bajty i kwadrat, co ja teraz kręcę potencjometrem, tam widać wartości 2 bajtów przeskakują. To jest w jedną stronę maksymalne napięcie, w drugą stronę maksymalne napięcie. No i wartości pośrednie. Niebieskie to są takty zegara. Tutaj te błękitne to sobie znaczniki zrobiłem początków bajtów. A na drugim oscyloskopie inne przebiegi. Tam właśnie potrzebowałem mieć plus minus. Tak jak do tych wzmacniaczy operacyjnych, tylko tutaj małe plus minus 1 V mi wystarczy. No i sobie zorganizowałem na diodach bardzo fajny układ. Mam minus 0,4 V, plus 0,4 V. No i tu, o, jak reguluję potencjometrem, to zielone to jest napięcie wyjściowe. A ten układzik do generowania napięcia plus minus to z wyjścia, jednego z wyjść mikrokontrolera zrobiłem impulsy prostokątne z jakąś tam częstotliwością, później diody, kondensatory, no i się robi plus minus ileś tam. Także zastosowania oscyloskopów. Tutaj mam w tej chwili 7 sond, 7 kanałów oscyloskopów. Aktywnie coś tam mierzą, pokazują. Jeden oscyloskop z większą częstotliwością, inny z mniejszą. No i fajny ten wyświetlacz. Już wiadomo, że można go używać. Tych dużych 2 razy po 40 znaków, czy tam 4 linie po 20.